Czy jako prezesowi banku spędza panu sen z oczu, bo takie przewidywanie, które się pewnie zrealizuje, że stopy procentowe jednak spadną, być może nie do tego poziomu, który był przed pandemią, ale jednak będą niższe, no i bankowi będzie trudniej utrzymać wysokie zyski? Zapewne tak, ponieważ my jako sektor banków spółdzielczych mocno jesteśmy uzależnieni od poziomu stóp procentowych. Widać wyraźnie, w zależności jaki jest ich poziom, jak jest niższy, to faktycznie były problemy z generowaniem odpowiedniej rentowności. Natomiast kiedy teraz mamy względnie bardzo wysokie stopy procentowe, jesteśmy na przeciwległym biegunie i te wyniki mamy rekordowe, można powiedzieć. Czy się obawiamy spadku? No oczywiście, biorąc pod uwagę to, co powiedziałem przed chwilą, spadek stóp procentowych na pewno przyczyni się do obniżenia naszych wyników finansowych. Natomiast no, to nie oznacza, że my nie wprowadzamy pewnych rozwiązań, które ten spadek mają ograniczyć. No jakie to rozwiązania właśnie? Czy więcej kredytów chcecie udzielać? Generalnie zasada jest prosta. Budować odpowiednio relatywnie wysoko oprocentowany portfel kredytowy, czyli starać się pomimo wysokich stóp procentowych, które mimo wszystko w jakiś sposób zniechęcają potencjalnych klientów do zaciągania kredytów, bo one po prostu są drogie. W konfrontacji też z pewną tutaj i z takim zagrożeniem realnym płynącym z gospodarki, bo cały czas te prognozy PKB są dosyć mało optymistyczne. Jednak mimo wszystko tutaj należy kłaść odpowiednie naciski na to, przy odpowiednim zarządzaniu ryzykiem kredytowym, do tego, aby ten portfel mimo wszystko rósł. W naszych bankach wygląda to różnie. W zeszłym roku było spore odbicie z uwagi chociażby na to, że duży strumień pieniądza został skierowany na finansowanie akcji w ramach kredytów płynnościowych dla sektora rolniczego. I to jest jakby pierwsze rozwiązanie, najbardziej takie naturalne i odpowiednie dla banków, tym bardziej, że mamy do czynienia z bardzo dużą nadpłynnością, więc tych depozytów mamy sporo i spokojnie one mogą finansować akcję kredytową. Drugą taką rzeczą, o której warto, myślę, wspomnieć i wdrożyć w naszym banku spółdzielczym w Nakle, już to robimy od lat i wraz z upływem tutaj czasu jeszcze to rozwiązanie wzmacniamy, to jest zapewne inwestowanie w instrumenty finansowe o stałej stopie procentowej. To w pewien sposób jest taka polisa ubezpieczeniowa. W przypadku, kiedy stopy procentowe będą obniżane przez Radę Polityki Pieniężnej, to w tym momencie instrumenty to powodują, że one zostają na tej samej rentowności i gwarantują nam pewną stałą stopę dochodu. To jest odpowiedni czas na to, aby w takie instrumenty inwestować, ponieważ mamy teraz wysoki poziom stóp procentowych. Będąc w tym punkcie obecnym, gdzie planowany jest mimo wszystko spadek stóp procentowych, my jako tutaj zarząd banku spółdzielczego w Nakle zwiększamy ekspozycję o stałej stopie procentowej w aktywach, a staramy się pozyskiwać depozyty o stałej stopie procentowej, ale na krótszy termin oszczędzania. Mówiąc o rozwijaniu akcji kredytowej, o tym, żeby odbudować właśnie możliwość długoterminowego finansowania na przykład przedsiębiorców, no nie wspomniał pan o leasingu. Wydaje się, że to jest też jakaś furtka dla banków spółdzielczych, żeby sobie zapewnić no, stałe przychody w przyszłości. Tym bardziej, że właśnie większość przedsiębiorców, szczególnie tych mniejszych, korzysta z leasingu. Ja myślę, że leasing mimo wszystko jest cały czas, tak powiem, dosyć marginalnie wykorzystywany i oferowany tutaj w bankach spółdzielczych. My w grupie SGB mamy spółkę SGB Leasing, która właśnie jest dedykowana temu, aby propagować również usługi leasingowe w naszej grupie. Wszystkie banki z naszego zrzeszenia korzystają z usług tej spółki. U nas w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią mamy również takie rozwiązanie polegające na tym, że pomimo iż klient składa tylko wniosek o jedną usługę bankową, powiedzmy o kredyt,
to dostaję oprócz analizy zdolności kredytowej i warunków kredytowych również możliwość od razu wykonaną analizę i możliwość skorzystania z leasingu. No i niektórzy klienci dopiero jak widzą, że jest taka możliwość, czują potrzebę, aby z tego leasingu skorzystać i ten leasing po prostu kupują. No i dla nich jest to nowa ścieżka, jakby nowa alternatywna forma finansowania swojej działalności, a u nas oprócz sprzedaży kredytów również realizujemy sprzedaż w tych produktach pozaodsetkowych. Także takie rozwiązanie również u nas funkcjonuje i zaczyna się coraz lepiej sprawdzać.